Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, radca prawny. Proszę Państwa, Fundacja Rodzinna w Polsce już działa. Od 22 maja 2023 roku można w Polsce zakładać fundacje rodzinne. Czy to jest rozwiązanie ciekawsze niż na Zachodzie? Czy to jest rozwiązanie, które pomoże w sukcesji firm rodzinnych? Jestem przekonany, że tak. Dlaczego? Proszę Państwa, po pierwsze, y, odpowiada na potrzeby związane z tym, tu, z tym, żeby w Polsce, żeby tutaj w, ten rodzimy kapitał zostawał w Polsce, rzeczywiście fundacja rodzinna na to odpowiada. To znaczy, nie trzeba już zakładać fundacji rodzinnych w Liechtensteinie, Luksemburgu, Malcie. Można założyć je tu w Polsce i gromadzić ten majątek tutaj w Polsce. Po drugie, jest, jest tańszą opcją, Polska Fundacja Rodzinna od Fundacji Rodzinnych na Zachodzie, no i bardziej dostępna. Proszę Państwa, no po prostu mamy y, tą fundację rodzinną zarejestrowaną w Polskim Sądzie, y, z siedzibą w Polsce i możemy nad tym mieć pełną kontrolę. Proszę Państwa, cele fundacji to przede wszystkim gromadzenie mienia i wypłacanie tego mienia na rzecz beneficjentów, których wskazuje fundator. Celem fundacji rodzinnej jest przede wszystkim właśnie zapewnienie sukcesji, sukcesji firmy rodzinnej, żeby ona przechodziła na kolejne pokolenia, żeby mogła dalej cieszyć rodzinę i przynosić jej określone, konkretne zyski. Proszę Państwa, nie omieszkam powiedzieć, że rzeczywiście Fundacja Rodzina w Polsce jest najkorzystniejsza w Europie. A to dlaczego? A to dlatego, że po pierwsze daje szeroką elastyczność na tle zagranicznych fundacji rodzinnych można ją dostosować do potrzeb konkretnej firmy bądź konkretnej rodziny. I ważne to to, że nadrzędną rolę w tej fundacji rodzinnej ma fundator. Natomiast beneficjenci również odgrywają istotną rolę chociażby w zgromadzeniu beneficjentów. Jest niewiele ograniczeń. Proszę Państwa, jednym z nich, z którymi zgłaszają się, Firmy rodzinne, że to może być ograniczenie, to ten e, kapitał, m, który minimalny musi wynosić 100 tysięcy złotych. Ale nie musi on być w gotówce, może on być e, wpłacony w, w, w formie mienia, które zostaje przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej, które będzie miało tą właśnie wartość. Bardzo, bardzo ważna rzecz dotycząca właśnie tej fundacji rodzinnej Polskiej to to, że jedna osoba. Może być jednocześnie, uwaga, proszę Państwa, fundatorem, beneficjentem, a również i członkiem zarządu fundacji rodzinnej. To jest też bardzo dobra sytuacja, że ten nestor, który jednak nie chciałby całkowicie odejść z biznesu, będzie miał możliwość na przykład zostania członkiem zarządu fundacji rodzinnej. Proszę Państwa, działalność gospodarcza to jest efekt kompromisu. Fundacja rodzinna w Polsce rzeczywiście ma ograniczony zakres działalności gospodarczej. Dlaczego? A to dlatego, żeby nie zapominać o istocie tej fundacji rodzinnej. Ona ma na celu zapewnić sukcesję. Ona ma na celu zapewnić bezpieczeństwo majątku, fundatora i bezpieczeństwo majątku rodzinnego ochrona tego majątku przed właśnie jego utratą bądź zmniejszeniem wartości. Natomiast te e, działalności gospodarcze, które może prowadzić fundacja rodzinna, nie są bardzo okrojone. Jednak rzeczywiście jest tak, że pierwsze pomysły były, żeby w ogóle nie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Aktualnie jest tak, że rzeczywiście ma e, określony e, zbiór e, tych form prowadzenia działalności gospodarczej, celów tych działalności gospodarczej, ale faktycznie e, jednak dopuszcza się takie prowadzenie działalności gospodarczej. I ostatnia rzecz to bardzo ważna. Często zdarzają się osoby, które pytają, czy to jest tylko i wyłącznie dla rodziny. Czy ta fundacja rodzinna jest dla rodziny? No, oczywiście, jeżeli ktoś jest osobą samotną, a ma firmę i fundację rodzinną i chciałby założyć taką fundację rodzinną, to oczywiście może to założyć i rzeczywiście może również korzystać z przywilejów wynikających z fundacji rodzinnej, chociażby właśnie w ten sposób, żeby beneficjentami uczynić osoby, które nie są z najbliższej rodziny. A mogłyby z takiej fundacji rodzinnej korzystać. Proszę Państwa, Fundacja Rodzinna w Polsce obowiązuje już od 22 maja 2023 roku. Można w Polsce zakładać te fundacje rodzinne, zapewnić sukcesję i długowieczność polskich firm rodzinnych. Nie ma na co czekać. Szołajski Legal Group pomaga w tym zakresie, przygotowujemy statuty, przygotowujemy rejestrację i chętnie pomagamy w rozwikływaniu wszelkich wątpliwości dotyczących fundacji rodzinnej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, radca prawny.